Dobra, w takim razie ja ci potrącę 100 z trade'a. Tak zrobię, 6200. Cannot reach top 1 hotel without scamming. 6200. Dobra, 100 golda mu właśnie potrąciłem. Dobra, good luck, have fun. 100 minus 100 G for trying to scam me. Dobra, hop. Let's minus 50. Nope. Nope. I scam now. Dobra, ciach. Oj, karpie, nie, karpie to nie, nie. Na karpie jestem na niemocno jedynki. Chociaż w sumie, czy ja mogę, w sumie nie powinienem z tego grać. Chociaż kurwa or. No nie, bo mógł zrobić już jakąś głupotę, napisałem, bo mógł zrobić kebaba albo coś. Mogłem to grać w sumie, nie kupić goldmine'a po prostu. Teraz sobie tak zdałem sprawę. Bo karpie są chuja warte w dużym stopniu. O. Mogę tam to grać szczerze, ale dobra, dwa razy karpie, zrysowany git. Trzy razy karpie! What? Trzy razy karpie. Trzy razy karpie, what? No ja, gdzie są piksy, gdzie są burzaki, man? Where piksy, where burzaczek? Dobra, możemy tu zrobić gildię, bo gildia i tak będzie tu potrzebna. Znaczy ja mam blessa, jak mam blessa to kupię, dobra, mamy... Gildia i tak tu będzie potrzebna, kupię sobie... To mam nadzieję, że mana będzie teraz przy drodze, no to wyjdziemy, nie? I na ramki? Oh my god, trzeba będzie zmienić. No nie wiem, czy mi się opłaca kolejną manę tam kręcić, tym bardziej tutaj potencjalnie manę mamy po wyjściu. No ten zamek trzeba będzie przejąć. Ramkę zaraz zmienimy. Dobra, git. Dede, nie mam many. To jest zmiana faktu, że chyba nie podniosłem kamienia, więc będę musiał iść tu. Pytanie, w którą stronę ja idę? Chciałem iść do góry, ale tam do góry to chyba trochę niebezpiecznie będzie iść do góry. Tu są dwa duele ptaka w sumie. W którą stronę powinniśmy iść? Czy powinienem iść w prawo, czy powinienem iść tam do góry? Te drogi są... Czemu ja mam takie drogi ostatnio? Do góry czy w prawo? No tutaj miałbym 600 ruchu i tu bym miał manę, a ja bez many wychodziłem, więc w sumie dodatkowa mana by się przydała, bo powiem wam szczerze. W prawo mi się wydaje, że idzie się do tego zamku i do tego, ale jakbym poszedł w lewo, to mam jeszcze manę do kupienia, muszę kupić manę. Więc nie wiem, czy nie pójść do góry ze względu na tą manę i na wszystko, no. Podniosłem czy skroje, podniosłem. Dobra, pójdę do góry tym razem, bo chcę many na pewno. Tu, jeżeli bym dobrał te burzaki, mógłbym zrobić wizję i bym dobiegł do góry. No dziwna mapa, ale chuj, nie? Idziemy do góry, tam hol, niech się kasa robi. To zrobimy na burzakach, bo coś odciążę z przyzwyczajenia. No ale tutaj nie musiałem. No idę do góry ze względu na manę, mam nadzieję, że tam może się uda, nie wiem, dostanę siano, może nawet kupię tam magię, żeby potem iść do środkowego zamku. No w prawo by był mój ten zamek i bój, nie? Ale poszliśmy, bo martwię się o manę, szczerze. Tak to wejdę gildio na górze, let's go. To, żeby zrobić na burzakach i będzie ok. Czekaj, czyli co? Zrób tak. A spróbujemy... Oj, nie to tu. Feel better though. Dobra, i wizja. O matko boska, ta droga to tam do góry przez męczarnię jest, szczerze. I nie za bardzo mam rzeczy do robienia po drodze. Dobra, ale możliwe zrobimy tak, że kupię tą magię na górze. No, drogi przepaskudny. Czekaj, na co gram? Na faktorkę gram, nie?
Co to są za drogi? Ty to widzisz? Widzisz te drogi? Co to kurwa jest? Szatłagi nie będę mógł kupić przez długi czas. Ja pierdziele. Co to jest? No tutaj będę miał dwa duele gołębia. Że no te, tutaj był jeden treżur z jakimś ekspem. Ja pierdziele, weź tu idź, nie? Nie ma opcji. No te drogi od wczoraj to są jakieś paskudne, nie? Ale... What the fuck? Nie, NMKC się najebał robiąc jakieś zmiany w drogach. Wydaje mi się, że to też może być spowodowane tymi bunkrami i biomami, co on tam zrobił, że też zmienią. Też to może być spowodowane tym, 100%. Nie no, najebany to konstruował chłop. Dobra, no będę musiał dobić jeszcze to. No ja magię kupuję, bo ostatnio jak magii nie kupiliśmy, to był płacz. Płacz i rozpacz. Dobra, czyli tak, kupujemy magię. Trzy konfluksy przejęte. Szału nie ma, szczerze. Będę skakał na tego treżura, będziemy schodzić w dół. No mam nadzieję, że do tego zamku jakoś tam dobiegniemy z czasem, nie? Masz obwodnicy na biomie? Trochę ta, no. Nie no, za tą drogę to się należy 100 penisów w plecy, nie? Gierce. Albo i więcej. No muszę kupić to w końcu. Biorę to, biorę to, biorę to, biorę to. Dobra, kupiliśmy pełną magię. Kupiliśmy pełną magię, więc... O panie, jeżeli ja tam nie będę mógł przejść, to powodzenia w życiu również. Czy ja będę mógł zrobić tego Feniksa od razu? No tam są meduzy. Bez blesa to tak trochę ciężko, nie? Chociaż z drugiej strony mięso mi powinno zostać. A. No i te drogi to są rozdupcone wręcz. Ciężko to będzie zrobić. Bym zrobił jeszcze tak, jak już jechać na pełny, to na pełny, pełny gaz. No tokeny mi zostaną. Albo i nie. Znaczy, no jeżeli zrobiłbym już te meduzy, to i trzeba by było zrobić, no. Kurde. Najgorzej jak ja tam przejść nie będę mógł. Co za hit mapa mi się trafiła. Dosłownie hit. No 7-8. Boże, jedyny. Ja polecić monitor 1500? Oj. Nie znam się aż tak. Żebym ci miał coś polecić, kolego. Ty no, boję się, że ja nie przejdę do tego zamku finalnie. Czy to pójdzie pojedynki, czy pójdzie mi w main stack od razu? No bez blesa nie, no nie da rady. Dobra, nie da rady. Nie ma co kombinować. Oj, oj, oj. Nie ma co kombinować, szczerze. Bo tylko możemy się przewieźć na tym. Dobra, zrobimy kolejną gildię. Będzie GG? Prawdopodobnie tak. Dobra, i teraz muszę się dostać na swój zamek. Dostaliśmy się na zamek, so amazing. Firebirda miałbym pod chałupą dół. Sobie zrobimy wizję. Serio, ustawiłem tak burzaka, że tamten mnie liczował? Ciekawe. Dobra, 16 najpierw go pizgniemy. Dwa burzaki. Ty, no bo te duele gołębia jako tako gdzieś tam leżą, nie? Te duele gołębia jako tako
Gdzieś tam są, tylko no widzę, że rozbudowanie tych gołębi jest praktycznie niemożliwe w tej partii. Czy nie? Mogę zrobić DD tu, żeby zabrać tego expa, zabrać tą puszkę. Puszek praktycznie nie mam. Nie damy rady zrobić ptaków, mi się wydaje, w tej gierce. Wreszcie jestem prawie pewny. Same 500 jeszcze podnoszę. No co za drogi, co za gra, no? Co za drogi, co za gra, to skudna. Dobra, i tam będę musiał odpalić Blessa. Nie chciałem palić Blessa, ale we have to. Jeszcze myślałem, że zrobię może jakieś tam dwa tam portalki teraz, ale raczej niekoniecznie. Dwa dedeki karpie. Dwa dedeki karpie. Ty, no nie wiem. Co ja miałbym niby grać tu? On będzie grał kolcy, więc na te kolcy musiałbym grać ptaki finalnie. Teraz co turę musiałbym coś budować również. Co turę, dosłownie co turę. No, cyckarnie ciężko zrobić, chyba żeby się udało zrobić to, byśmy poszli w dół, ale nie, spróbujemy zrobić te gołębie, nie? To w takiej sytuacji szybkie wyjście. Kwestia tego, że ani szybkiego wyjścia nie mam, ani nic w tej rundzie. A, szybkie wyjście, tak się ma puszki widzę, a my puszek nie mamy. Jeden ptak będzie co najwyżej. No tak bym powiedział, mocno średnio na jeża. Dolatywał? Okej. No ten scouting, no scouting byłby spoko, nie? Na razie, no. Witam szanownego pana, to 12 miesiąc, klimo 13 nawet, dziękuję bardzo za subskrypcję, witam, no. Ja mogę to zrobić. To są wielkie cyce. No musiałbym na pewno sporo przemielić za to. To są cyce rozmiar 6. Cyce rozmiaru 6. Kurczę, dobra, zrobię. Mam nadzieję, że się uda. My się mamy strasznie słabą grę. I z tego tytułu, jak nie zacznę czegoś robić, to i tak przegram, nie? Bo on będzie grał po prostu przy rozkolca w tej gierce. I tutaj bym jeszcze dorzucił po prostu na razie bloka. Tamte zwariowały, więc jest fajn. Dobra, na to shield. No te burzaki dostają ostro na łeb. To się musi z tym bić. Go po prostu def. Burzak bije. Poprawiam karpiem. No nie, no będę próbował singla chyba. Ciężka giera się szykuje, no. Ciężka giera się szykuje, niestety. Nekro po wyjściu. Bardzo, bardzo słaba partia będzie. Gildia. Ciążenie. Tu musiałbym zrobić alt. Tu musiałbym zrobić market. Średnio, nie widzę tego, w ogóle tego nie widzę. Przepusta mapa, szczerze, bardzo pusta. Ajajaj. Dobra, zróbmy to. Nie wiem, żeby chociaż jednego tego kurde gołębia postawić, no to jeszcze jakoś się tam gierka może rozpędzi. Ale czemu ja nie mam puszek i mam czemu taką zjebaną drogę? To mnie zastanawia najbardziej. A, moral, żeby mi jeszcze tego burzaka zabić, jak nie mam armii już. Why not? Dobra. Najmniej rozwój idzie jako tako.
Zobaczymy, jak jemu idzie. 10, 2, 6, 2, 5, ok. Dobra, teraz będę mógł robić dwa dedeki. So it's amazing. Zabieram jeszcze kamień. No i następnej tury muszę robić i duele ptaków, i surowce, i wszystko. Tak w skrócie, powodzenia w życiu, nie? Żeby to wszystko rozbudować jako tako. Jak to? Przecież nie mam eksperta ziemi. Jesus Christ, man. Dobra, muszę stanąć tu. Nie, strasznie słaba partia, strasznie słaba. Powiedzmy, że dalej będę stawiał. No to nie wiem, no ja muszę zrobić kolejne cyce, kiedy ja kolejnych cycków nie jestem w stanie zrobić. No nie jestem. Jestem, no nie jestem. I to bez buffów. W dodatku. Zrobiłem dwie puszki, z czego widzę jeszcze dwie. Cztery puszki na cały biom. Jeez, man. I musiałbym w tej turze zrobić cycki. W tej turze musiałbym zrobić cycki, żeby potem zrobić te dwa duele ptaka i stąd siano. No mapę mamy tragiczną, strasznie tragiczna mapa. No ale co mogę zrobić? Rozłożyć ręce? Nie dam się. Nie dam się, nie dam, zobaczymy. Kolejne duże cyce, czyli kolejne wyzwanie. Oh Jesus, trochę lepsze staty mam od tamtego momentu, ale... Nie wiem, bez blessa to chyba nie robota będzie, szczerze. Poczekaj, co ja mogę zrobić? Mogę zrobić jednego blessa. Mogę zrobić jednego blessa w sumie. Mogę zrobić jednego blessa, ale ten bless to z czasem. Ale przypał, powiem wam. Nie no, zbyt pusta mapa. Zbyt pusta mapa. Gdzie są puszki, nie? Gdzie są puszki, where anything? No trzeba grać, może Drufi ma gorzej, no. Ja mogę zrobić to... No mamy ekspert ziemię. Daj mi tu puszkę. Dwa burzaki, I'll take it. 30 karpi. Czy ja mam tu gildię? Mam tu gildię. No to regniemy tu manę. Zróbmy sobie jeszcze market. Może być gorzej. A raczej nie, no ale co mam się poddać? Po prostu widzę, no nie poddamy się. We fight. We fight. Trzeba walczyć. Trzeba walczyć. We gonna fight. Bardzo ważne pytanie. Mleko do płatków czy płatki do mleka? Najpierw płatki, potem mleko. Tak, tak. Dobra. Dobra, zróbmy to. Czekaj, czy ja będę miał dwa duele ptaka tylko? Dobra, armia nie ma. Uciekła. Jedyne co mamy to całkiem rozwój, ale... Poza tym to nie za bardzo, bo już ta gierka. I ten rozwój to już w ogóle... Leadership do ptaków wezmę. Czyli będę miał dwa duele ptaka zrobione w tej grze. I to jest cały majestat widzu. Dwa duele ptaka. To jest mój cały majestat. To jest najgorsze, że będę musiał budować jeszcze 2-3 zamki od następnej tury, żeby jakoś to jeszcze wyciągnąć. Przynajmniej markety i gildie tam stoją, no to jest jakiś plus, nie? No nie ma zamku po wyjściu. No to no i co jest? No jest lipa, nie?
to mamy dwa duele ptaka. Ta gra jeszcze gorzej wygląda niż ta wczorajsza. Bo na zero ciało. Z takim biomem to przepierdoliłbym na wszystko. Możliwe, że nawet na roboty. Oho, Dulfi top 1 hota today. Oho. Oho. No, na tej mapie też nie mogłem szybko wyjść, więc bym powiedział, że pół biedy, nie cała. Zazwyczaj to cała bieda w takich sytuacjach. Zrobimy market, żebyśmy kupili tego ptaka. Pokazuj ptaka raz. O, Nasera. Dobra. O, Nasera. Nie, no spróbujemy coś jeszcze z tego wyciągnąć chyba, co? We're gonna give it a try. Off the ocean. Dobra, armorer. Necessary. A teraz większość co akurat jeszcze bym powiedział, że spoko. To taka prawda, że ja nie mam szans wyjść nawet. Nie, musiałbym jakiś turbo łatwy break dostać, Raider. Chciałbym dostać naprawdę turbo łatwy break, żebyśmy mogli coś zrobić w tej gierce. Patrz, no puszek nie mam, no. Co mam zrobić, jak nic nie mogę zrobić z sadgi? Na 8 ptakach musiałbym na coś wyjść. Jakbym powiedział, no niekonieczne. Tutaj coś mamy, a tutaj nie mam tego, więc tutaj ten zamek będzie ogólnie palił gumę. Więc zrobimy tak, karpia. I zrobimy karpia. I feel the motion of the ocean. Nie no, próbuję chyba wyjść na tych 8 ptakach, czy nie? Mogę niby jeszcze jednego tu dokupić i duela zrobić, bym miał 10, ale no nie wiem, czy ja nie próbuję po prostu na tym wyjść, co mam, no nie wiem. Chyba tak, masz jeszcze jednego ptaka w zamku do kupienia, no wiem. Ale no teraz tak się cofać, no chciałem kupić już wodę. Nie będzie diplo w tej grze, raczej nawet też nie potrzebuję diplo jakoś szczególnie. Nie no, chyba trzeba spróbować wyjść. Topka, topki, nie mam mięsa, żeby zrobić topkę. Jak widzisz, ja biegam bez puszek w tej grze, mam dwie puszki widoczne, teraz trzy. Trzy puszki na całą gierkę. Poza tym granie Feniksów w tym matchupie według mnie jest jak najbardziej... Raz, że biom nie pozwalał mi na szybkie wyjście. To dwa, że granie Feniksów jest jak najbardziej rozsądne, bo jeżeli on gra kolcy, to będziemy mogli je zmieść w pierwszej turze, nie? O, i powiedzmy, że ten lider od biedy może być, no bo jak dostanę moral na klonie albo na main stacku, no to GG, nie? Więc tutaj akurat tego lidera przeboleję, bo w tym skill tree mógłbym mieć ewentualnie ogień albo diplo. By the way, stary, gdzie flaga, skoro road to jeden top 1 trwa? Nie ma flagi, bo mówiliście, że przynoszę wstyd fladze. Jak przegrywałem, więc to przez was nie ma. Tak było. Tak, żeście powiedzieli, że przynoszę wstyd przegrywając, więc nie ma. A wyjście na hydry jest real. Wyjście na hydry jest real. Na czarne konie może już trochę mniej. Tu mi się puszki pochowały. Tędy puszki wyszli, no. Tędy puszki wyszli. Mam jeszcze DD, right? Right. Tędy puszki wyszli. O kurwa, dobra, nie wyjdę nawet na to, szczerze. Chociaż przy dobrym ściąganiu kontry i przy dobrym crossfire'ze. Dobrej morali również. Lider odda? Musi oddać w tej walce, bo jak nie odda mi lider w tej walce, to już mi nic nie odda i tak już mi biom nie oddał, nie?
To feel the ocean of the motion. Ajajaj, że ten... No ptasiora będę musiał zgubić w tej walce, wydaje mi się. Jednego ptaka przeżyje przy tak gówno grze. Wydaje mi się, że możemy być po prostu nawet dumni z tego, żeśmy w ogóle z tego bagna wyszli, mi się wydaje. Shield 4 całkiem darmo. Całkiem darmo Shield 4. No dobra, ogólnie mamy jakieś całkiem, nie mówię, że w 100% darmowej temy, ale parę jest do zrobienia. Mówisz, grał żywiołaki umysłu? Nie. Nie będziemy grać żywiołaków umysłu. Zaczniemy raczej od Shielda. Dokupię tego jednego ptaka. No nie wiem, no wylazłem, to jest duży sukces, szczerze, że wyszedłem, no. Ogólnie jest problem surowcowo, pieniężno i wszystko naraz, nie? Tak, jest ogólnie problem w tej gierce, przyznam. To jest jeden. Kupuję to, kupimy to, robimy tak. Zrobimy tak. Nie, tego jednego gołębia muszę dokupić, bo po prostu jestem za słaby. Teraz. Dobra, i zrobimy tak. Dedena na shielda. No i tu liczymy na morale i na jakieś dobre cięcie po skosie, bo inaczej to mam przejebane w tej walce, tak. Dobra, jedno cięcie jest. Drugie cięcie jest. No nie mów, że zeżrą wszystko i wpierdolą jeszcze. Ile straciłem ptaków? Dwa? Dwa ptaki. No taki darmowy, że nie darmowy finalnie ten shield. Jak cię moralne zaraz, to ci się czkawką odbije. O Boże, zlituj się nade mną grzesznym w tej gierce. Naprawdę taki szmelc dostać. Taki szmelc dostać i coś i tak bardzo próbować z tego zrobić. To nie próbował chyba nikt. Ile? 5 ptaków. Całkiem niezła armia. Gram bez puszek, gościu. Bo gram na jeden duel ptaka. Gram na jeden duel ptaka również na... Który to był dzień? Który to był dzień? Te robale są bez zapa, to jeszcze pół biedy. Tej tu, żebyśmy zrobili to i zrobimy to. Dostanę mięso, wtedy robimy to. Musimy jakąś topę zrobić. No tyle, żeby przyrost zrobić. No jak zrobię przyrost, no to już gra będzie hulać, nie? Armia, no nie mam armii. Miałem dwie puszki w tej grze. Trzy, przepraszam. Jedna z karpiem. Cztery. Jedna z karpiem. Jedna z burzakiem. Druga, trzecia z karpiem i czwarta z piksą. A tutaj mi się puszki pochowały na krańcach świata, nie? Albo jakaś horda medus na start. Czwarty, piąty, szósty, siódmy. Jeszcze może mi się z buildem wyrobić. No zrobię tego ptaka. Może zrobię tego mężona również. Miejmy nadzieję, że zrobimy. No te robale mi dużo czasu zabrały i dwa kolejne ptaki, nie? Lufi zaraz klep nie będzie. Raczej nie, on po prostu gra w solidny przyrost i gra swoje. Więc raczej nie. Zastanawiam się, czy wchodzę po Saida, czy wchodzę po Nekro. On raczej breakuje teraz, wydaje mi się. To miałem taktykę, będzie miał. Nie wiem, czy nie mogłem brać taktyki zamiast lidera, żeby zniwelować jego taktykę w sumie. Teraz tak sobie myślę. Najgorsze jest to, że ja potem będę potrzebował tonę kasy, tonę surowców. No to jest takie, bym powiedział, no jeszcze do zrobienia, to również. Ale to chcę zrobić dopiero jak wezmę te puszki i wezmę ostatni duel, tak? Może jakieś pieniądze się uda zrobić jeszcze przy tym. Więc jo.
Dobra, bless pierwsze i musisz to zabić. Dobra, na styk praktycznie. Teraz robimy tak, on wyszedł. Nie, on nie wyszedł. Minus moral, czy to jakoś mi pomoże? Miejmy nadzieję. Dobra, jakbym zrobił 3 puszki, to już by było amazing, szczerze. Ostatnia się posikała. Iverna. Dobra, bless. Fiksy. Fiksy niech będą. Tutaj tak, tutaj tak. I tutaj robimy błotniaka. Błotniaka. Zrobimy gildię. Dobra, wydaje mi się, że chyba spróbuję pchnąć do mida. Czy nie? Duele ptaków są potagowane. Dobrać jeszcze jakieś mięso. Wydaje mi się, że mógłbym pchać do mida. Zrobił topę, dostał z tej topy jakiś allstat mocny. Are you winning, stary? I don't know, szczerze. Mięso na topę jest. Mięso na topę raczej jest. No topa będzie mi potrzebna. Topa, cycy po drodze. Topa i cycy po drodze musimy. Ewentualnie jakiś łatwy stat. Pchnąć to może pan co najwyżej kulę do kręgli. Też o tym myślałem, ale... Może lepiej bez tych kul, uch. Dobra, on wyszedł, tak, 100%. Nabieram atak. Tak, on wyszedł. Staty w teorii lepsze. Mam 2 olka za darmo. Kopium, kopium byłoby great. Ale te kopium jest bardzo mocno strzeżone, szczerze. Czekaj, DD spaliłem? Spaliłem je do DD, nie? Tak, patrząc po manie raczej było spalone. Gąska, gąska na pewno się nam przyda. Czekaj, czyli co, palimy... Palimy tak. Palimy tak. I się chowamy. Będzie gąsior. Dobra, będzie gąsior, coś tutaj jeszcze się postara zrobić. Tak, to. I tutaj bym musiał zrobić jeszcze to. No i dobra, nie? A jak nie, to fly DD tu. Ciężko powiedzieć szczerze, no. Musisz zrobić topę, bo nie masz kasy. No będę chciał zrobić topę tą na biomie prawdopodobnie, bo no tu żadnych topek nie ma. Prawdopodobnie to na tym. No ale jak dostanę już jeden przyrost ptaka, no to powinniśmy już lecieć jak ten ptak. Fly DD. Albo może, nie wiem, może zrobić jeszcze inaczej. Zrobić tu market, wtedy potradować wszystko. Pytanie, czy on będzie pchał do mida, pewnie będzie pchał. Lubi pan ptaki? Zależy. Zależy, zależy. W konfluksie aktualnie wydaje mi się, że ptaki turbomocne, więc lubię. Fly, DD, zabrać zamek, zostawić. Ostatnia wersja ma tak zjebane drogi, że masakra. Po ziemi 1.6 wychodzi, czasem potem taki wywód do zamku. No tak, no zobacz te drogi. Zobacz te drogi, mistrzu. Tragedia. Jaka jest mina, jak się dorwie, to następny to 100% GG. Zobaczymy. Zobaczymy. Czy on tu idzie? Of course. No, będzie trzeba zebrać po prostu tą puszkę z tymi cycami. Raczej bida muszę mu odstąpić w tej sytuacji. Idziemy teraz na ten zamek. Idziemy na ten zamek.
Dobra, i tu mogę postawić tylko woltarza w sumie. Nie, pójdziemy na ten zamek. Musimy najpierw topę zrobić. Jak zrobię topę, będziemy dalej kombinować. Tutaj nic nie mogę zrobić po prostu. Dobra. Wjeżdżamy w topkę, potem na samych gołębiach będę leciał w tą stronę, łapię przyrost gołębi i jazda, nie? Wolał pan poprzedni układ? Poczekaj, co on ma? Nagra kolcy i dra trochę antosiów. No, many tu nie regnie. Będzie musiał zmienić zamek. Trochę koltarzy i anioł. No nie, no jeżeli będę mógł zrobić klona Feniksa, no to raczej już po herbacie, po robocie. Nie ma jakiejś turbo armii, ale... Nie ma też słabej armii. Dobra, czyli co, DD zebrał, no tu nie ma gildii. Będzie szedł w prawo? Jak będzie szedł w prawo, okej. Okay. Wolał pan poprzedni układ z dwoma swoimi zamkami na biomie i zamki? Nie, triple build mi się podoba akurat. Jeżeli chodzi o zamysł triple buildu, jestem fanem. Lubię triple buildy. Chyba najmocniejszy jest teraz Conflux. Nie wiem, tak mi się wydaje. Pod te Feniksy, full offense. Plant w pierwszej. Nie wiem. Tak mi się wydaje, że chyba Conflux jest najmocniejszy. Mogę się mylić, of course. No kurwa, no na maxi to trochę za mocno, ale kurwa, no nie mam wyboru. Dwaj. Okej, okay, minus moral, carry me please. Just do it. If you do it, I will love it. Ty, minus moral mnie chyba właśnie kernął. Tak, fest mnie kernął. Tak, kernął mnie jak sam skurwesyn ten minus moral. Zmiłuj się, Osoń. Nie założyłem gąski. O, zobacz ten bunkier. Oj, to teraz nie spojrzę, widzu, drogi. O, myślałem, że oponent będzie kombinował, jak mi się do dupy dobrać. Topa zajebista, by the way. Bardzo dobrą topę dostałem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli od dwójki mogę najpóźniej budować. Ta maxi topa była wspaniała, jeżeli chodzi o loot. I to, jak bardzo minus moral mnie w niej kernął, to szczerze rzadko spotykane zjawisko. Bardzo mnie kernął ten minus moral. Ile tam minus? Te czarne smoki złote chyba ze dwa razy stały na łebka. Nie, 8, nie wiem ile było, ale mówię, że po dwa razy na pewno na Gold Dragonie i na czarnym smoku na pewno było po dwa. W sensie turbo ping-ponga dostawaliśmy ding-donga. Tutaj miałbym rzeczy, które by jeszcze mi pozwoliły się bronić na 100%. 7 spellpowera, 3 ostatu. No, minus moral carry. Totalnie zostałem carrynięty przez ten item teraz. Best item ever. Strasznie, strasznie. Szkoda, że nie udało mi się dopalić do końca tury poprzedniej, ale key. Bo jeszcze coś tam do zrobienia na pewno było. Dobra, i do następnej tury muszę budować, tak jak mówiłem. Tu sobie zrobić stodelę na wypadek obrony. Dobra, i to nie jest jeszcze czas, żebyśmy eko budowali. Nie wiem szczerze, czy nie pójdę po trochę ptaków, żeby zrobić tą kopium z NCPNC, znaczy kulką niewrażliwości. Im szybsze kopium teraz, tym szybciej będziemy mogli rozbudowywać tamto miasto. Smoki miały twoje RNG. Przejęły, zaraziły się przez chwilę, prawda to? No jedno, z buta tu zebrać to, jakbym zebrał jeszcze to, byłoby świetnie. Jeżeli te dwie rzeczy zbiorę w tym tytule, będzie świetnie. To może mi ruchu zabraknąć. No bo co, stanę tu, DD tu. Może braknąć ruchu, bo jeszcze muszę pójść po przyrost gołębia, nie? Tu market zrobimy. Ile średnia gierka trwa na tym poziomie? Średnio godzinę, a tak to może trwać i pół godziny i dwie godziny. A jakbym miał uśrednić, to godzinę bym dał, godzinę półtorej może.
Dobra, i trzeba to budować. Tylko to będzie mi ciężko wybudować. Ale z tym to pewnie chota, to tutaj trzeba sobie iść. Możliwe, że będzie tutaj, więc można na razie czekać, kibicować. Dobra, tak, na market musi być oczywiście. Teraz tak, where is he? On jest u siebie. No ja dokupię parę ptaków i dokupię trochę mięsa oczywiście. Czy mam coś tu sprzedać? Nie mam czego. Ten minus moral przysłużył się, ale no teraz potrzebuję zdecydowanie więcej surowców. Bo muszę się wyrobić z kolejnym buildem. Dobra. Dobra, mamy inne kasty do używania, więc... No jakby to się nie wydarzyło, to gra nie byłaby sobą, ewidentnie. Aha. A ten moral w pierwszej mi zajebał jednego gołębia, przyznam szczerze. I to nie jest fajne. Dobra, pach. 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 Dobra, i na razie tyle. Dobra, mając full eco, mając antydispel, no jeżeli oponent stwierdzi, że do mnie biegnie, no to muszę zrobić po prostu te rzeczy i spróbować zrobić Feniksy, albo po prostu dokupić Firebirdów ile się da. Może być ciężko. Przede mnie z morali od razu się pokarało, no trochę unlucky, że akurat w pierwszej turze klona se stawiam, ale chuj. Mogłem z nim poczekać, to mogłoby mi też ugryźć po prostu. Może sprzedać minus moral na bazarku? Musiałem, bo nie postawiłbym cytadeli. Jak człowiek. A jednak chcemy tą kwadrę zaliczyć. Dobra, jest minus moral. Minus luck, antydispel. No ja obstawiam, że on będzie chciał mnie dojeżdżać soon. Mam jeszcze 14 ptaków do kupienia, więc... Chciałbym zrobić w najbliższych dniach topę, żebyśmy po prostu mogli się jakoś uzbroić na atak. Dobra, będzie trzeba... Fajnie by było, jakby do jakiegoś side'a poszedł. A puch. On coś pod archami podnosi. Coś tam było, nie pamiętam co. Dobra, ten minus luck jako tako oddał. Robimy burzaka, ty spal to i burzak weź to z tanku, proszę. Dobra. Nie dolatują. Tym razem jest tego sporo więcej. A średnio mi się podoba kolejna minus jeden ptasior. Niestety ciężko będzie mi jeszcze tak jeden do jednego to wszystko farmić. W next turze DD tu zrobimy to. Nie, w next turze czekaj, DD tu, możliwe, że but tu i zrobić tą topę. Topa jest mi bardzo potrzebna. I potem co, jakiś sidik dograć. Minus 1 równa się minus 13, okej, okay, ale to klony. Klony. No na razie zgubiłem ile ptaków? Dwa po breaku, jeden tu, czyli minus dwa ptaki. Minus dwa ptaki, no jeszcze na breaku chyba ze dwa padły, no ale breakowaliśmy bez niczego, więc...
Abrid ptaka jak najbardziej będzie, tylko na razie musimy zatroszczyć się o to, żebyśmy nie padli jak szmularze ostatni, jak do mnie przyjdzie, nie? On możliwe, że on będzie chciał zagrać Million Ghost Dragonów. Czy tak będzie, nie wiem, ale tak obstawiam. No, topka mi się na pewno stamtąd przyda. Tam będzie chciał grać milion tych Ghost Dragonów. Think so. Dobra. Tutaj już się przygotujmy pod przyrost. Staty do obrony zawsze w każdej chwili możemy zrobić. Staty do obrony to jest kwestia jednej tury, jeżeli by on oszalał. Jeżeli Dulfi by oszalał, jedna tura and we fine, nie? A gdzież te gołębie? No jak będę miał okazję. Na razie muszę trzymać do samego końca raczej. To jest spory wydatek, jeżeli chodzi o zamek, o rozbudowę zamków. Jeżeli się teraz w tej turze nic nie wydarzy, dosłownie nic, to wydaje mi się... Tu miałbym neka, tu miałbym buty w sumie. To jest bardzo proste do zrobienia. But tu, tu. Dobra, zrobimy jeszcze jedną topę. Jeżeli uda mi się zrobić teraz to, to i to na spokojnie, to jedziemy potem po... Tu jest sporo puszek. Poczekaj, tam jest sporo puszek w sumie. On poszedł po Sajda. A jakbym zrobił tak... Tak, tak. On poszedł po jednego Sajda, nie? Zajebym, że tak powiem, właśnie chciał zagarnąć te puszki dla siebie. To po prostu trzeba by było prayera dopalić. Ziemi nie mamy, nie? Jeden Ghost Dragon do przeżycia. Będę musiał się zastanowić, czy ja chcę iść do Sajda, czy ja chcę iść do... Dobra, czy ja idę do Sajda, czy ja zabieram te puszki z Nekro, bo jest szansa, że my Nekro będziemy dogrywać do tych Feniksów, co gram. Czy trzy puszki, czy Sajd? Do Sajda mogę w każdej chwili pójść z Feniksami, mi się wydaje. Wydaje mi się, że jednego Sajda i tak będę kontrolował i tak. Mida nie łapiesz? Raczej nie. Albo może lepiej Sajda? Nie wiem, te puszki zawsze będę mógł wyjść. On raczej na open nie będzie chciał się zrobić. No nie, pójście po Sajda byłoby ok, bo jaki nie byłby Sajd, to mógłbym sobie po prostu dograć jeszcze Nekro tam, nie? Czy coś. W sumie tu jest bardzo dużo bichi diplo, wiecie co? Ja nie wiem, czy ja nie chcę tego zbić, bo nie wiem, jeżeli on będzie miał diplo i zobaczy te bechy na przykład. Czy nie. Broni Mida jako tako. Dobra, na razie wezmę to. And we did it. Machnął. I poleciał, i machnął. No, musimy się zastanowić. I to tak porządnie się zastanowić. No musimy się porządnie zastanowić nad tym, co my chcemy tu rozegrać. Tu mogę stanąć z kolejnym przyrostem, pokazać, że się nie boję, albo nawet po prostu stanąć. Arena, stanąć tu. No te trzy bechy by na pewno nam peszlowały, ale to muszę później zrobić, nie? Okej, gdzie on poszedł? Tam i poszedł tu. Z jednej strony chciałbym sprawdzić podziemia, bo jeżeli w podziemiach byłyby znowu Feniksy, to robimy... Jaki to jest? Pentakilla, nie? Robimy.
Normalnie mamy kwadry. Czy znam całą matematykę? No, praktycznie tak. Dobra. Ciach, tak. Ciach. Czekaj, czy tu był volt? Jest volt. Tutaj volt też jest, reszta jest. Tu nie mam kastla. Czy on do mnie może iść? Raczej nie. Gdzieś tam stanął po chińsku, right? To można nas sprzedać, złapać po prostu. Ja pierdolę, mieczek mi przesunęło minus 3 ptaki, no gówno jebane, no. Przecież dobrze biłem na początku. O kurwa, aptych, o matko, ab wariata. Mieczek mi przesunęło gówno jebane. Okej, czyli mogę mieć jeszcze większy bolid. Dobra. Oj, oj, oj. To jest dramat? No to jest dramat. Jak ten kurwa mieczek się przesunie w ostatniej chwili, to jest dramat. Przyznam. A mogę mieć pętę. Możemy mieć pętę gołębi. See. On będzie grał... Ghost Dragony. 100% będzie grał Ghost Dragony. Widać już to po nim. Ile tego jest? 14. Nie, z 14 to ja walczyć nie będę. Nie ma mowy. Czy on ma zamek z tamtej strony? Nie ma, więc wydaje mi się, że możemy jeszcze bezpiecznie sobie pójść w tą stronę. Zbierzemy ten atak. Tego grać nie będę. No ogólnie ja bym chciał jeszcze... Tu musimy zbudować na pewno. Oj, oj, oj. Będzie 5. On będzie chciał milion Ghost Dragonów. Ja wiem, że on będzie chciał milion Ghost Dragonów. Pytanie, czy my sobie z tym poradzimy. Czy my sobie poradzimy na milion Ghost Dragonów? Bo on będzie kolcy mielił na... On będzie kolcy mielił na... Bone Dragony. Pójdzie w roboty? Nie, on będzie atakował Ghost Dragony i grał milion Ghost Dragonów. Nie wiem, czy może po prostu z tym przyrostem, co mam go nie dojechać z drugiej strony, zanim będzie ten milion Ghost Dragonów, czy nie? Ewentualnie sobie pójść po prostu tu właśnie te puszki pozbierać. Trochę agresywniej gdzieś tam czasami stanąć. Ale się martwię też o te staty. Wygonienie z Sajda coś mi daje? Raczej nie, no bo tam nie będzie grał. Nie, mógłbym próbować tego mida dziabnąć, nie? Widać, że on farmi po prostu Ghost Dragony, to widać gołym okiem. Dobra, zabieram to, zabieram topę. Trochę bym powiedział, agresywni staniemy. Tu, żeby zacząć to jakoś budować. Tu nic nie zrobimy, tu zrobimy to, tu zrobimy to. I niech będzie garden, na wypadek jakiegokolwiek tam defa. Tu możemy zrobić cytadelę, tu nie będziemy robić chyba już nic, nie? Wezmę zamek, może jakąś puszkę, stąd zabierzemy topę. Dobra, ciach, ciach. Dobra, to topa byłaby nice. Ale to też byłoby nice. Dobra. Zagarnę tutaj wszystko, o dziwo. Czapkę dostałem. Musiałem konia również. Dobra, i teraz mogę zrobić nawet kolejny artefakt merchant, żebyśmy się nie męczyli już.
Wszystko. Nie wiem, wymyślę na tym, żeby właśnie kupić teraz już wszystkie Feniksy i stanąć na agresji tutaj, nie? Zebrać co mogę, bo mówię, Nekro też dogramy. Taki znów takie mocne, no takie mocne całkiem w tej mecie. Shadow będzie kiedyś 10 miesięcy z Ubikami tam. A nie, kupiłem tu mięsa w sumie, mój błąd. Mógłbym chociaż zobaczyć, co on tam ma. Dostałem też dodatkowy atak z tego i stąd arenę dostałem również. Tu jest trochę też aren. Boże, ile będzie ataku w tej grze. Czekaj, muszę sprzedać co? Gąskę, kopium, ringa. Te trzy rzeczy musimy sprzedać. Jedną, okej, to cztery rzeczy musimy sprzedać. Pięga ognia raczej też, kulka Emil. Leafy go next, nie? W sensie, no, obstawiam, żeby chodzić i o jakiegoś livera czy coś, nie wiem. Tak obstawiam. Nie mam czasu dochodzić, o co ci chodzi dokładnie, ale... Dobra, czyli co? To miało być tu. I tu. Trzy Feniksy. Dobra, on jest tu. Pytanie, czy ja chcę stanąć agresywnie w tej grze już. Chyba tak. Teraz to nie ma agresywnie. A tutaj bardziej poszedłem po te puszki, żeby zbić to, co możemy. Te puszki sobie zostawię. Mówię, no to nekro fajnie będzie być. Zawsze. Wstanie, że Absalon teraz będzie robił długą turę, no bo będzie się bronił potencjalnie. Dobra, ja pisałem, że będzie Death Mida. Yes. Kupię. Tu mam wampiry zostawione. Jeszcze się upewnię, że te konfluksy wszystko mają. A widzisz. Dobrze się człowiek upewni czasami. No tutaj jeszcze mam z 5 puszek do zebrania, co jest amazing. Nawet 6. Tu mógłbym przez te staty. Te wampiry muszę stąd wynieść, żebyśmy mogli się chować. Tak samo. Tak, on już tam się zsykał i poszedł w tego z dragony od razu. 0-0. Gdzie on jest, bestia rogata? Czy on też się chowa? Nie, gdzie on kurwa jest? Aha, w podziemia polosł. No nie wiem, zastanawiam się, czy ja chcę wejść głębiej. Nie, z kolejnym przyrostem może? Znaczy nie, no mi odpowiada granie tego mojej kwadry, ale on też będzie grał triple plus to. Co prawda ja zaczynam, nie? Mhm.
Zabiorę to, żebyśmy mogli się chować, tak jak mówiłem. Dobra, git, nie? Jak on zrobi, to Azura będzie zaczynał. W sumie Azura trzeba przynieść. Co prawda, nieumarlaki nie możemy wystraszyć. Ale ki z tym. Tutaj jakbym miał iść, to musiałbym iść przez ten atak, mi się wydaje. Tu jeszcze może turę zobaczę, szybko. Będę potrzebował naprawdę tonę pieniędzy. Tonę golda. On tu mi jakieś rzeczy poczyścił. Tutaj market zrobić. No będzie jebnięcie. Będzie jebnięcie. Musi być. Musi być też HP set, którego w sumie nie mamy żadnych części do niego. Jak już będę miał HP seta i ogólnie będę gotowy do wyjścia, to wtedy trzeba kombinować. Dobra, z buta tu, dedy tu. Daj mi to. To złączyć. Dobra. Tu woltarza. Będziemy robić upgrade'y powoli. Dobra, no ekonomia była jeszcze mocno. Na pewno w tej wersji. W tej gierce. Dobra, trzeba też zacząć oszczędzać troszkę timera, żebyśmy mogli potem jakieś te takie ciężkie decyzje podejmowali. No będzie trzeba ruszyć po ten side, mi się wydaje, prędzej czy później. Tu mógłbym mieć, poczekaj, jak tu podejdę DD. No raczej nie zrobię tej puszki z tym atakiem. Chociaż muszę ją zrobić, bo tutaj są Bone Dragony. Bony, Ghosty. Tutaj prawdopodobnie też. A podejść tu i zrobić to. Nie wiem, czy teraz? Nie wiem, w Sajda? No wydaje mi się, że w Sajda byśmy szli, no bo tych statów jest za dużo do podniesienia. A czekaj, jeżeli bym zakończył turę tam. Trzeba wszystkie opcje zobaczyć. Dziegucio, nie wiem. To byłby HP Ring, tutaj są te Bone Dragony. 8 Bonera zawsze spoko. No te HP Ringi by mi się przydały, holipa. Holipa. A czekaj, tu mam jednego HP Ringa. Okay. Nie musimy regować mana right now. Dobra, czyli tak, tu mamy jednego HP ringa gdzieś na dendach, oddałem turę. Tu na dendach, jakbym stanął gdzieś tutaj na skrawku, może zebrałbym te Firebirdy, stanął gdzieś bym na skrawku i tego ringa upolował, no to już będę miał full. No i wtedy trzeba wyruszyć na open, szukać statów, nie? No to z całą armią już wtedy tak samo, czyli musiałbym zrobić jeszcze te parę puszek. Tutaj mam 5. Mam 6, tu mam tą. No, lepiej w Sajda, może ring będzie po drodze. No tu go nie ma i tu nie ma. Więc raczej muszę zapolować na ten tu. Więc tutaj jakoś się zakręcę. 51 ataku. Może teraz myśleć, że ja duele zbieram, więc... Docelowo powinien się mnie bać. Wejdę w podziemia, weźmiemy manę, weźmiemy gołębie. No na razie tylko i wyłącznie gołębie będę łapał. Weźmy gołębie, stańmy tak jak mówiłem, jak zrobię to co zrobiłem. Mam zrobić, przepraszam, to pójdę chyba tam po te ataki jeszcze. Czyli tak, tu... No nie wiem czy na to będzie miejsce, na to wydaje mi się, że nie będzie miejsca. Wydaje mi się, że na to też i na to też.
I tutaj byśmy zrobili siano. Na to też raczej, tego też nie będziemy raczej grać. No możliwe, że też nie. Dobra, czyli zbieram to. Zbieram to, zbieramy to. Pójdziemy tu. Pójdziemy tu. Pójdziemy tu. No i jest tego ptaka, nie? Jest, jest. 31 kotłów. Ale tu jest aren. Jezus. Ale tu jest aren. Ja faktu, że najbardziej chcemy tamto dostać. Ogólnie trzeba jakoś się dobrać do zamków i jechać z nim. O, jeszcze co mogę? No mogę apnąć nekrusy na pewno. Trochę tego nekrusa by było. Czyli musiałbym zebrać nekro głównego i z jednego stronga. Tu jest dwa ole prawdopodobnie jeszcze z atakiem, więc bym brał to, DD tu, zebrałbym to, DD tu, potem byśmy poszli tutaj z całą armią, zebrali to. A raczej nie ma co już się... Okej, on zabrał mi wizję stąd? Why you do this? Zastanawiam się, czy jeszcze jeden przyrost czekać. A ty tych puszek nekro nie chcesz sprzedać bardziej i stronga grać? Nie no, oczywiście, że nie, te bechy nic nie zrobią w tej walce. Dobra, tak, tak, tak. I tam widzę staty i tam widzę wszystko dokładnie. Czy możemy zrobić... No trochę ciężko, więc tak, tak, tak. 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 Ok. Dobra. Czy to może być Lantern Reach? Nie, nie ma mowy raczej, nie? Nie ma mowy raczej. Dobra, to zbieramy, tu z buta i to z DD. Nie, możliwe, że to zostanę, zbiorę te areny. Najwięcej ataku, tym lepiej dla mnie. Tu jeszcze jest dużo ataku. No w pierwszej turze jak mi się odpalał kurna te gołębie 57 ataku, no jest jebnięcie, jest, jest. O, dwójkę Olku mi ukradł. Dwójko Olku mi ukradł. Chyba, że jedną turę potem stanę po prostu tu na skosie, zabrać to, zabrać staty stamtąd również, nie? Puszek tutaj, jest, jest. Jedyny minus, że nie mogę stanąć na eko tu, ale... Myślę, że możemy to przeżyć. Bez wręcz energii należy zebrać drużynę. To na pewno, to na pewno. Biorę to, biorę to. Jak nie będę, to zabiję w dużym stopniu. Mampów też sporo będziesz miał. Trochę będzie, nie? Dlatego, żeśmy sobie tutaj rozbudowali wszystko pod tego. Brakuje mi słowa. W niektórych grach bierzesz z aren sam dev, a czasami ja tak, do czego to uzależniasz? Od to, czy mam armorera, czy mam ofensa, jaką taktykę gram? No tutaj gramy taktykę, że mam najszybszą jednostkę w grze i w pierwszej turze muszę zrobić jak najwięcej strat z klonem, więc maksymalne pierdolnięcie się tylko liczy. Z tego co pamiętam, to oni coś zmieniali, to teraz więcej aren. A nie wiem, no jest dużo statu na pewno. Będę musiał pójść jeszcze tutaj. Także maksymalne pierdolnięcie się u nas tylko teraz liczy. Minus morale dostaniesz. Mam lidera. Więc dlatego mówię, że w tym przypadku, już mówiłem w trakcie gry nawet, że w tym przypadku lider nie jest najgorszym wyborem. Mogły być gorsze. Jedne wampiry muszę stąd zebrać. Wampiry, mięso stąd, jedziemy.
stąd, muszę zabrać to. Zabieram to i zabieram to, nie? Musimy dać na kotły, na kotły. Na pieniądz, 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 pieniądz. Też na pieniądz. Raczej się liczy, nie będą strzelać w tej grze. Licz się nie liczy. Nie wiem, czy dam radę zebrać te dwie areny. Jak udałoby się te dwie areny zebrać, to na pewno już będę szedł tu z poskosie na tego Stronga, ze Stronga zebrać staty, potem atakować ten zamek, żeby zbierać tu staty. Po 40 jestem? Nie, nie, nie. Panie, tyle lat to ja jeszcze nie mam. No liczmy na to, że się uda podnieść wszystkie areny tu. Jezus Maria, ale to jest aren. Like seriously, brother. Dobra, wykupić ptaki i znowu do przodu, nie? 67 ataku. Ja pierniczę. Fajek Latiusa, zostawię Soja na razie. Zostawię na razie Soja. Soj może być lepszy na wypadek, jakby naprawdę coś nam nie wyszło w grze, w walce, nie? On dwa ol. No idziemy teraz po Stronga. Tylko wiadomo, że przed tym trzeba dokupić naszego gołębiorza. Jezus Christ, ile to pieniędzy na to. Czterdzieści gołębi przyrostu mamy. A 32 KFC. Opisałem, że on tych go z dragonów swoich też ma. Co nie miara. Zbierałem te moral laki, ale no topę trzeba zrobić. Ładować karabiny laserem, mieszać beton. No dobra. Znaczy zbierałem minus tutaj akurat, powiedzmy, że po drodze, no ale ten już był na pewno po drodze, bo ten mi resetuje punkty totalnie. Może Ring Antyresz, jeśli on dopiera swoją armię o Necro? Nie, 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 to on będzie chciał grać Antyresa, nie ja. Obstawiam. Jaką armię ma op? Nie mam pojęcia, ale wiemy, że będzie grał po prostu kolcy Ghost Dragony. Będzie mieli smoki z faktorki na Ghost Dragony. Będzie miał od groma Ghost Dragonów, to jest pewne. Ale no kwestia jest taka, że ja pierwszy raczej w nie wlecę na klonie, więc dużo nie powinno z nich zostać, nie? Zobaczymy, będzie więcej Ghost Dragonów czy Fenków? A cholera wie! Cholera wie. Pewnie Ghost Dragonów ustawię, że będzie więcej. To jest kurwa. Uciekła mi kamera jakoś dziwnie. Tu spell power, tu jakiś atak, tu jakiś def, tu jakiś def. A dwójka Olga mnie stąd interesuje. Interesują mnie podziemia. Interesują mnie na pewno podziemia. A więc zabrałbym podziemia, zabrałbym stąd dwójkę Olkę. Mogę czekać bez problemu chyba na kolejny przyrost, tak mi się wydaje, at least. Myślę, że też mam potężne staty. Wydaje mi się, że ja mam bardziej te staty dorodne.
Gdzie on poszedł? Ma Feniksy. To 61, trochę wampirów, 2 Feniksy zebrał. A my chciał atak zebrać stąd. Dwa Feniksy, żeby mi przeszkodzić w klonach. No dwójka olka, oho. Nie jest dwójka olka. Dobra. No chciała może dobrać areny, albo mi zamyk, ale raczej szuka statów. Ewidentnie będzie szukał statów. Chyba mi pójdzie po zamek, ale pójdzie po zamek jest useless, wiesz o tym, nie? Brother. Okej. No i masz bonus speed ringa. Powiedz mi, co to zmienia, bo teraz się zastanawiam. No minus strzelaki. Wydaje mi się, że ten... Ten, no ściągasz mi kontrę, of course, ale też ci ściągam kontrę. Robię trochę tych obrażeń na shieldzie. Ile padło? Pytanie, czy będzie postarzenie, czy będzie Dulfi Special? Nie ma Dulfi Speciala, jest za to minus tego, minus jeden, aha. Fuck you. Aha. No, te Feniksy to pierdolnąć potrafią. Zdrowo. Zdrowo. A mi się lać chce. Co za buch Dylfiego? Sam. Na shieldzie tak pizgnąłem. Ciekawe ile bez shielda. Sprawdzimy bez shielda potem. No ciężko ma. Plus mi coś się zawsze rysuje. Jeszcze, ej, nie zdosiadł. Oho, aging. Okej. Oho. Stary postarzony. A to jest giga postarzenie, szczerze.
Minus luck, come on, brother. Come on, brother. Slack, come on, can you stop? No i jeszcze się sporo Feniksów reśnie. Inicjatywę powinniśmy zachować. Te minus luck, no męczy, męczy. Jeszcze nie dość, że minus luck, to jeszcze dostałem te postarzenie special, nie? Może gra na hope not. Będzie starał się teraz rysować to, ale powinniśmy sobie chyba z tym jakoś poradzić. A musi też to dobić w końcu. Prot mi się nie widzi z mojej strony. Can we stop? Minus lucking me, please. Can we stop? Can we stop? Can we stop? No tam jest animatorowane. No będziemy to zaraz jebać mocniej na pewno. Aj, aj, aj. Kurwa, no nie mogę, że przegram znowu na minus luck i proki znowu, bo to będzie co najmniej obrzydliwe. Dostaję teraz co hita. Los chce ze mną grać w pokera, indeed. Ile on tam rysuje? 14 rysuje, czyli on więcej rysuje niż ja tego. Shield div? Nie, to nie jest shield div. To jest minus luck div. On też ma minus laka jednego, co prawda, ale kurwa, no ja dostaję co hita ostatnio, więc trochę lipa. Trochę lipa. Za 82 burzaki mogę przyzwać, żeby jeszcze go tam pizdnąć w łeb niby. Zróbmy tego burzaka na razie. Zobaczymy, ile będą bić. Dwa dziewięć minus lak. 29 minus lag, tak, tak. No dużo minus lagów na Feniksach dostałem finalnie. Plus na klonach. Dalej animatoruję. Pytanie, czy się wycofa tym. Przywiezienie dostałem? No przywiezienie dostałem, ale dostałem jeszcze postarzenie. Na drugim hicie. Na drugim hicie dostałem postarzenie, boys. Muszę Feniksy rozbić jak najszybciej na nim. Stop, TD. Stop, proking. And minus lacking me, halo. Halo. Gdzieś 6 Feniksów staje. Minus 3 and you minus 1.
Jestem już po resie. Klon Piasno. Krotka teraz? Nie, będzie robił burzaka. Pytanie, ile ten burzak zbija? Nie tak dużo, jakby chciał pewnie, żeby zbijało. A te jak widać, laki go latują jak sam skurwesyn, szczerze. Ja pierdolę! You mad. A kurwa, more, minus, luck, to save you, dick. Zagrałem na minus lucky. Nawet teraz jakbym zbijał wszystko tak jak trzeba, to bym wygrał, no. Ja pierdolę. Zacznij chujowo grasz, kurwa, nie robili minus play, I mean, imagine me. Minus lucking. On full stack. On minus jeden. No way, you never do it. Even with minus dwa. No niestety. Kardynalny błąd w drugiej rundzie. Tu masz błąd, wełbie. Tam jest duży błąd. Wygrał kurwa tylko ewidentnie na minus lucky. A pierdole. Tylko i wyłącznie minus lucky mu wygrały, nic więcej. I mean, I did like 10 minus luck hits on birds. So fuck you. Cause you have minus 3. And it's 10 turns. To pojebane jest, przy minus 3 powinno być 15%, jest chyba 80% szansy. Czuję się jakby miał z 80-90, to ile jest tam realnie? Z około 17 chyba jakoś plus minus. Nie wiem, czekaj, teraz zobaczę. Minus 3 luck chance, hero jest 3. Muszę grać na minus lucky, zaraz wam powiem jaka jest szansa, kiedy mój gołąb z klonem dostają co drugi atak. Hero jest 3, minus luck. Luck, hero jest 3. Na minus trójce 25%. Jeżeli chodzi o hota, jeżeli jestem pełny, to jest 25%, nie 80-90, tak jak ja mam. Nie jest 25%, no 80-90, by the way. No przegramy. Tylko dlatego, jednego minus blaka zabrakło. It's bugged. Ajajaj. Jest like 60% for real. No, u mnie tak. Nie, nie mam kulki do chaina, on ma kulkę do chaina chyba. Ajajaj. Poważnie, przegrać taką grę, bo kurwa masz podkręcone RNG na minus laku, nie? Przecież to jest, ma kulkę. Ale to boli. It hurts, widzu, so much. No nie mam czego nawet użyć. Nawet jak zrobię klona, to on zrobi tego. No zobacz, a co drugi hit, kurwa. To drugi hit, albo ten dostaje. No co ja mam zrobić, kurwa, no powiedz mi, nie? I mean, how many games? Games, RG, Prox, save it, you, and how many save it me? In whole life. There is no RNG. Halo? Halo? Ja pierdolę.
O matko. We had a long adventure in that finalka. For sure, for sure. And aging hit number 2 hit. For sure. Dostał aging, it was 4 hit. Nope. I had one stack. And one stack hit it once. And you attack it and attack it a few times and that time loop. Fake news there. Anyway, I'm so fucked in this finalka. By RNG. GG. A pierdole. Ale smutek. Wally, that's what happens when you play against Wotan Hota. I can't. No nie, no kurwa, naprawdę zostałem tak wyruchany przez te proki. No przecież to jest niemożliwe.